Na swojej zawodowej, prywatnej drodze spotkałam wielu fantastycznych specjalistów. Osób, które z ogromnym zaangażowaniem i pasją przekazywały swoją wiedzę dalej. Te spotkania zainspirowały mnie do cyklu wywiadów pod hasłem Uczymy się od najlepszych. W imieniu swoim i Fundacji im. Dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej zachęcam Państwa do śledzenia tego cyklu. Wywiady ukazywać się będą 2 razy w miesiącu na fundacyjnym YouTubie, na Facebooku Fundacji im. Dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej oraz na moim prywatnym profilu. Do posłuchania. Dzień dobry. Dziś w cyklu Uczymy się od najlepszych. Moim gościem jest Filip Sobieszek, specjalista od mediów w Fundacji im. Dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej. Tak jest. Dzień dobry wszystkim, witam. Filipie, podobnie jak wcześniej Emilia Wiesią, z którą rozmawiałam, jesteś jednym z bohaterów Genu Niezależności. Tak jest. Skąd pomysł na Gen Niezależności? Skąd pomysł na ten projekt? Jak widzisz ten swój udział? Projekt powstał tak naprawdę w momencie, kiedy Zuzanna, nasza pani prezes, znalazła program rządowy. Można było zrealizować projekt, który miałby na celu zaktywizowanie i inspirowanie ludzi z niepełnosprawnością. Padł taki luźny pomysł, że zróbmy coś fajnego. Decyzja też zapadła, że będzie to film. Po paru dniach dyskusji stwierdziliśmy, że to będą historie osób zatrudnionych w fundacji lub jakoś tam z nią związanych. No i pomyśleliśmy też, że to będzie ciekawa sytuacja, kiedy pokażemy odbiorcy, czy to będzie odbiorca zdrowy, czy osoba z niepełnosprawnościami, że mimo różnych przeszkód, które w życiu nas spotykają, wynikających z niepełnosprawności, czy po prostu z samego życia, można być aktywnym zawodowo, można robić fajne rzeczy, realizować się właściwie na każdym. A kiedy ty w sobie po raz pierwszy poczułeś taki gen niezależności? W momencie, kiedy zacząłem studiować, bo to był taki czas, że podczas którego ja jakby w pełni wychodziłem już z domu, byłem, no tak jak nazwa sama mówi, niezależny, czyli mogłem dysponować swoim czasem, mogłem być tam, gdzie chciałem być. Realizowałem się po raz pierwszy w pełni jakby społecznie, bo wcześniej moja choroba i jakby sytuacja mieszkaniowa powodowała, że wychodzenie z domu było o wiele trudniejsze. Natomiast kiedy poszedłem na studia, udało nam się zmienić mieszkanie na mieszkanie na parterze. Wtedy jakby cały świat stanął otworem. To był ten pierwszy moment, kiedy tak naprawdę poczułem w pełni niezależność. Wcześniej oczywiście tam były pewne sytuacje, kiedy już byłem poza na przykład mieszkaniem i też robiłem dokładnie to samo, czyli dysponowałem samym sobą właściwie, jak tylko chciałem, ale wiązało się to zawsze z jakimś wsparciem, pomocą, jeżeli chodzi o wyjście. Chorujesz na wrodzoną mamliwość kości. Tak jest. Mówi się o was, ludzie ze szkła, tak? Tak. Jak to jest, kiedy jest się dzieckiem, nastolatkiem i żyje się z tak trudną chorobą? Na pewno trzeba nauczyć się cierpliwości, dlatego że jeżeli ciągłe złamania powodują, że jesteś przykuta do łóżka, do fotela, do wózka, do właściwie miejsca, w którym mieszkasz i nie możesz go opuścić ze względu na to, że na nogach, na rękach czy gdziekolwiek indziej masz po prostu gipsy, unieruchamiające właściwie całe ciało, no to wymaga cierpliwości, wymaga takiego przerobienia tego tematu, żeby nie wyrywać się ze swoimi marzeniami, pragnieniami i takimi potrzebami codziennymi. Po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość i mieć jakby świadomość, że nie zrealizujemy ich od tak sobie od razu. Trzeba wyczekać ten moment, kiedy i zdrowie dopisuje, i sytuacja na to pozwala. Czyli teraz, gdy życie stanęło przed tobą otworem, bo tak sam wspominałeś wcześniej, tak, to też masz sobie tą cierpliwość? Mam nadzieję, że ją mam. Wydaje mi się też, że mam, ponieważ dzieją się różne rzeczy w moim życiu, albo działy się w moim życiu, które tej cierpliwości wymagały ode mnie i na szczęście udało mi się z nimi uporać. Więc myślę, że to jest taka cecha, którą sobie wypracowałem. Oczywiście nie wiem od razu, bo z charakteru jestem wyrywny dosyć. Natomiast tak? musiałem się nauczyć hamować swoje, tak jak mówię, pragnienia, swoje pomysły i dopasowywać je do okoliczności. A taki 10-letni Filip, jakie miał marzenia? Jako 10-latek myślę, że to był zawód paleontologa. Byłem zafascynowany odkrywaniem zagadek przeszłości. Chciałem pracować jako archeolog, paleontolog, ale niestety, no oczywiście choroba i stan zdrowia i możliwości mi na to nie pozwalały. Potem jakoś sobie pomyślałem, że może zwiążę przyszłość z
rzeczami, które będą bazowały, gdzieś tam około informatyczne będą. Natomiast kiedy poszedłem do szkoły średniej, okazało się, że informatyka to jednak nie jest moja dziedzina, że jestem bardziej umysłem takim językowym i bardziej, nie byłem ścisłym umysłem, tak nazwijmy to, delikatnie mówiąc, i musiałem znowu zweryfikować swoje plany marzenia. Natomiast ten 10-letni Filip, tak jak mówię, był taki plan gdzieś tam w sercu, że chciałbym być archeologiem, paleontologiem. Później padło na informatykę. A ostatecznie zakończyło się na mediach. Ostatecznie zakończyło się na różnych dziwnych innych rzeczach, ponieważ ja zawsze się śmieję, że moje życie było idealnie poukładane i wszystko prowadziło, jedna rzecz prowadziła do drugiej idealnie, ponieważ kiedy byłem w szkole średniej, tak jak mówię, poszedłem na profil matematyczno-informatyczny. Po roku stwierdziłem, że no to nie jest mój świat. Nie rezygnowałem z tego profilu, ponieważ miałem super klasę i super ludzi w tej klasie. Więc postanowiłem... Czyli relacje też są dla ciebie ważne, nie tylko sam cel. Moje życie też toczyłoby się inaczej i pewnie byłbym teraz w innym miejscu, w którym, niż to, w którym jestem. Natomiast kiedy padło na decyzje maturalne, to zdawałem rozszerzoną biologię. Zdałem ją naprawdę dobrze i w związku z tym poszedłem na anglistykę na studia. To oczywiste. Tak, to oczywiste. I potem, kiedy te studia skończyłem, oczywiście nie zacząłem pracować jako nauczyciel, bo taki był mój zawód wyuczony, ani jako amerykanista, bo też taki stopień. Ale to dlatego, że szkoła się przed tym skutecznie obroniła, bo czasami tak jest? Myślę, że tak. Myślę, że to był... Znaczy po części na pewno była to decyzja spowodowana... światem, w którym żyjemy jako osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ ja jako osoba o większych potrzebach, myślę, nie byłem w stanie się przebić, jeśli chodzi o zatrudnienie. I jakby zawsze padała decyzja o zatrudnieniu osoby zdrowej, po prostu osoby pełnosprawnej. Później myślałem, żeby zatrudnić się w jakiejś szkole prywatnej też, bo wtedy myślę, że byłoby to łatwiejsze jakby do ogarnięcia to miejsce pracy i mógłbym też pracować zdalnie, bo wtedy już były takie zajęcia zdalne. Natomiast jakoś nie pasował mi styl uczenia właściwie szkół publicznych, szkół w większości prywatnych, bo to jest też rzecz, która trochę ogranicza nauczycieli. Tam jest pewien sposób uczenia, którego się nauczyciel musi pilnować. Ty lubisz swobodę i takie indywidualne podejście do każdego ucznia. Tak, dokładnie. Myślę, że w ogóle uczenie polega na tym, żeby wiedzieć, kogo uczysz, a nie czego. Bo ja mogę podawać różne regułki, mogę tłumaczyć w jeden słuszny, konkretny sposób, ale to bardzo rzadko kiedy doprowadza... Nie każdy słuszny, konkretny sposób dotrze do konkretnej osoby. Dokładnie tak, a zazwyczaj tak się nie dzieje w 90%, więc to była też pewnie, to był też pewnie powód, dlaczego ja nie uczyłem nigdy w szkole publicznej. A potem, tak jak wspomniałaś, nastąpiła era, oczywiście po różnych dziwnych pracach w stylu prowadzenia sklepu internetowego, jakichś drobnostek, praca w mediach wieloletnich. I czym się tam zajmowałeś? Byłem montażystą filmowym i lektorem. Także ciekawa praca i taka znowu praca, która polega na kontakcie z człowiekiem, co jest dla mnie niezmiernie ważne, jak już wspomniałem. I bardzo wiele się wtedy nauczyłem i znowu tak jakby technicznie, ale myślę, że jeszcze więcej wyciągnąłem takiej społecznej nauki życiowej, więc naprawdę to był fajny czas. Dostawałeś materiał tylko do montażu, czy też sam nagrywałeś materiały? Zazwyczaj były to materiały, które dostawałem od operatora, czyli tak naprawdę gotowe rzeczy, gotowe zdjęcia, surówki, i wtedy robiliśmy z tego materiał w porozumieniu z dziennikarzami, w porozumieniu z operatorem, bo to była praca zazwyczaj zespołu. I jak według ciebie powinien wyglądać materiał, który przyciągnie uwagę i jednak, nie wiem, pozostawi jakąś chwilę na zastanowienie po tym materiale? Taki materiał według ciebie musi mieć w sobie, żeby na przykład chciało się do niego wrócić. Na pewno powinien być szczery. Materiał, który gdzieś tam bazuje na masce, którą przybieramy na co dzień, no nie będzie się sprzedawał. Muszą to być... Ja mówię sprzedawał, ale to tak naprawdę... To uważasz, że po prostu kamera to uchwyci i...
Pokażę. Na pewno wyjdzie to przy okazji powstawania tego materiału, że osoba, która siedzi przed kamerą, coś udaje. Zazwyczaj jakby nagrywanie takich szczerych materiałów prosto z serca wiąże się z tym, że tą więź trzeba przed nagraniem nawiązać, bo nigdy to nie jest takie od razu, że ludzie siadają i nagrywają i to wszystko jest szczere i prawdziwe. Zazwyczaj trzeba, tak jak mówię, nawiązać jakąś nić porozumienia albo znajomości, przyjaźni też czasem, bo to różnie bywa. Trzeba spędzić po prostu czas z tą osobą, żeby ona później chciała podzielić się z nami tym, co ma w sercu. No i nie może być to też materiał oczywiście przeładowany różnymi rzeczami, dlatego że im więcej, powiem potocznie, bajerów w tym materiale, tym gorzej się go ogląda, tym szybciej się człowiek męczy. Ja jestem zwolennikiem jednak takich materiałów, gdzie mówi osoba, która jest tematem tego materiału, a nie ktoś przedstawia jej los. Też wydaje mi się wtedy to bardziej wiarygodne. I następne to w Twoim życiu, fundacja Podaj Dalej. Tak, następnym etapem była fundacja. Właściwie następnym etapem to było bezrobocie, ponieważ kiedy stałem się z Elemem, nie byłem w stanie znaleźć pracy przez około 1,5 roku. Szukałem tej pracy oczywiście, głównie celowałem w szkoły, mimo mojej jakby niechęci i takiej wątpliwości, czy się w ogóle sprawdzę nawet, bo nie byłem nigdy w sytuacji, kiedy pracowałem w szkole publicznej z całą grupą uczniów, 30 albo 20 paru. Szukałem tej pracy w szkołach, nigdzie znów nie chciano, no z różnych powodów. Pewnie głównym powodem był brak doświadczenia, bo jednak zatrudnia się osoby, które już spędziły. Ale to jest absurdalne, że ktoś się komuś brak doświadczenia, jednocześnie nie dotknął żadnej szansy na to, żeby doświadczenie zdobył. Tak, bo na naszym polskim rynku pracy zawsze trzeba mieć 20 lat doświadczenia, mając lat 18, wynikających z dowodu. Najlepiej by tak było, natomiast dowiedziałem się, że jest wakant w fundacji Podaj Dalej. Postanowiłem spróbować. Przyszedłem na rozmowę tutaj o pracę z Zuzanną, z panią prezes i powiedziałem szczerze, że nigdy nie pracowałem w żadnej organizacji pozarządowej. Jest to dla mnie zupełna nowość, ale dam z siebie tyle, ile mogę, żeby się sprawdzić i wpasować w zespół. Jest pewnie różnica między materiałami, które się montuje bądź nagrywa w jakimś portalu, czy w gazecie, czy nie wiem, czy w telewizji, a w organizacji pozarządowej, gdzie tak naprawdę ono ma oddać sedno serca fundacji, tak? Tego, co się tutaj codziennie dzieje. Tak, i myślę, że te materiały w organizacjach pozarządowych, czy tutaj w fundacji, które tworzymy, one troszkę mają, znaczy troszkę, one mają sens w ogóle, dlatego że nie ukrywam, pracując 10 lat w mediach, kiedy musiałem robić materiał o tym, że na ulicy Przemysłowej jest dziura w drodze, no tego sensu nie za bardzo widziałem. Znaczy wiesz, pod warunkiem, gdyby na przykład teraz za tym Twoim reportażem przyjechała ekipa, która by tą dziurę załatała. Tak, tak. Natomiast to były tylko materiały informacyjne tak naprawdę. Rzadko kiedy zdarzało się, że powstawał projekt niezwiązany z codziennością, niezwiązany z tymi bieżącymi sprawami. Tutaj w fundacji jest zupełnie odwrotnie. To są duże rzeczy, to są rzeczy, które moim zdaniem mają ogromny wpływ na ludzi, którzy są spoza fundacji i którzy jakby stykają się z tym światem osób niepełnosprawnych po raz pierwszy, ale ogromny wpływ mają też i znaczenie dla tych osób, które są bohaterami tych materiałów. Dlatego, że wymieniamy się swoimi światami, dowiadujemy się czegoś nowego o sobie, albo w ogóle dowiadujemy się o sobie, bo tak jak mówiłem, często jest tak, że osoby spoza organizacji pozarządowych, no przy okazji na przykład Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gdzieś tam słyszą o ludziach z niepełnosprawnością, o ludziach chorych. Zupełnie dwa różne światy, jeżeli chodzi o materiały i wymagające raz, że innego podejścia, a dwa, że innego rozłożenia sił też na ich realizację, więc to jest fajna przygoda. Kolejna rzecz, która mnie motywuje i kolejna rzecz, która sprawia, że uczę się czegoś nowego, bo to jest dla mnie też niezwykle ważne. A prywatnie co Cię motywuje? Prywatnie motywuje mnie jednak chyba w tej chwili dobro i takie dzielenie się tym dobrem. Ja wiem, że to może brzmieć jak taki slogan reklamowy, fundacyjny. Natomiast uważam, że jeżeli nasze życie i nasza praca i to, co robimy prywatnie, w jakiś sposób nie pomaga innym ludziom, czy to jest na przykład rozmowa zwykła przy kolacji z kimś bliskim, czy realizowanie się jakiejś pracy, jeżeli chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi, no to są rzeczy, które mnie motywują. Tak? To są rzeczy, które nadają jakiś sens wszystkiemu właściwie, co robię.
To jest dla mnie największa motywacja. Kiedy... Ale oprócz pracy jest pewnie też jakaś pasja. Tak, są te pasje, natomiast te pasje ze względu na brak czasu na przykład zostają gdzieś tam z wiekiem, jestem starszy, gdzieś tam odchodzą na boczny tor. Natomiast... A było coś, do czego wróciłeś na przykład po latach? Tak, myślę, że tutaj poświęcenie się na przykład muzyce, czyli odbiorze muzyki, bo ja nigdy nie byłem człowiekiem, który potrafił tę muzykę tworzyć, czyli uczestniczenie w koncertach, takie pełnoskalowe interesowanie się muzyką, to jest rzecz, która też po latach do mnie wróciła. Pasja na przykład związana z, taka artystyczna, z tatuażami, tak? To jest rzecz, która była dla mnie zawsze ważna i która fascynowała mnie właściwie od młodzieńczych, dziecięcych lat, kiedy widziałem gdzieś tam kogoś na ulicy wytatuowanego. I to też nie jest tylko rzecz, która polega na tatuowaniu siebie, ale cała śledzenie jakby rozwoju całej gałęzi takiej sztuki w ogóle, którą jest tatuaż. A miałeś ochotę, żeby się tego zwyczajnie nauczyć? Miałem, natomiast mój talent plastyczny nie pozwala absolutnie na to, żebym kogoś oszpecał w ten sposób, bo jestem w stanie narysować jedynie ludzika z kółka i pięciu kresek. To jest rzecz, którą potrafię. To wiem, może jest gdzieś ktoś taki, może, kto czeka na to. Tak, są różne jakby trendy w tej dziedzinie sztuki, więc myślę, że jakiś amator by się znalazł na pewno. A pamiętasz, wracając jeszcze do pracy w fundacji, jakieś takie swoje pierwsze ważne zadanie? Myślę, że pierwszym ważnym zadaniem, takim naprawdę, do którego... które nie, może to za dużo, może to zabrzmi jakoś tak gigantycznie, ale które moje życie zmieniło i które było niesamowicie dla mnie ważne, to była realizacja materiałów promocyjnych i archiwizacja tych wydarzeń z Kolonii Małych Odkrywców. To była rzecz, która była dla mnie po pierwszych paru dniach, kiedy tam spędziłem ten czas z dzieciakami na kolonii, stwierdziłem, że no faktycznie nie jest to tylko pokazywanie, co my tam robimy i w jaki sposób te dzieciaki się fajnie bawią, ale i na przykład poprawiają swoją kondycję czy sprawność, ale te emocje, które towarzyszyły mi podczas bycia z nimi, spowodowały, że to naprawdę była taka rzecz, która nadała kolejny poziom takiej jakby wartości rzecz, którym my robimy tutaj w fundacji. Tak? Spotykamy się też w takim szczególnym czasie dla fundacji, bo w lutym odchodzić będziemy 20. urodziny. Czego życzyłbyś fundacji? Życzyłbym przede wszystkim siły do realizowania celów, które były postawione z samego początku, czyli budowania lepszego świata dla osób z niepełnosprawnościami. Niestety no, świat jest jaki jest i często zderzamy się i fundacja się zderza z różnymi trudnościami, które ten świat ze sobą przynosi. Więc siły na pewno i takiego niezgubienia tego sensu pomagania. Czyli żeby to nie stało się jakby tylko sloganem, ale żeby faktycznie towarzyszyło temu cały czas serce. Tak jest, myślę, od tych 20 lat i mam nadzieję, że będzie przez kolejne 20. Dołączam do Twoich życzeń, Filipie, i bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.